Ja, proszę pani, to Arkadia z tej strony. Od 520. Proszę państwa, czyli że tak, kurczaki tu są po 3,60. No, nóżki pieczone, tak, bo na jubilerskiej w Oszą 2,69. No to cała złotówka, jedna pieczona nóżka, proszę państwa, kurczaka i 3,60 zł. Nie ma stołu do skonsumowania, tylko tak weź na wynos w torebeczce, w bułeczce jedz. No, poza tym do Play nie dotarło, 2 tygodnie prawie pieniądze przesłane, nie dotarło do T-Mobile'a, nie dotarło, co prawda to może wczoraj, no ale, no proszę państwa, oni zauważyli, że ludzie coraz więcej zarabiają i chcą wyciągnąć od tych ludzi, którzy coraz więcej zarabiają pieniędzy, jak najwięcej, a tutaj ściemniają, tu opóźniają, no wibracje straszne, takie deszczowe dni. Co widać? Tu jest Arkadia. Jaka to jest ulica? Wejście? Od basenów, tak? Tu w ogóle Arkadia jest zbudowana w Warszawie na bagnach. Że ona prawdopodobnie miała się zawalić ciut. A jak zawalić ciut, to znaczy, że całkowicie zamknąć i odremontować jak Fort Wola. I ta Rumunka na temat Fort Wola mówiła: Boże, jakie dziadostwo, że ludzi wcale nie ma. Boże, jakie dziadostwo, że ludzi wcale nie ma. No i Fort Wola splajtował. Nie wiem, czy Arkadia by splajtowała, ale jeżeli oni będą szukać ludzi, którzy coraz więcej zarabiają, no to będą ściemniać, będą zwalniać odnośnie innych ludzi, którzy mają też mnóstwo rzeczy, czy router, czy telefony, na abonament, mnóstwo różnych rzeczy kupionych i oni będą mówić, że jeszcze nie dotarło, że na pani zaległości 1800 zł. Ja wczoraj na przykład na T-Mobile wysłałam 1000 zł, także, a poza tym też zaległości nie mam, bo to jeszcze trzeba czekać kilka dni, zanim termin minie. Także proszę państwa, ściemniają, tak mówią, że T-Mobile to jest taka pajęczyca. Nie wiem, czy to ta pani pajęczyca się nazywa T-Mobile, bo to też coś kręci, coś tam szuka, zobacz. Coś kręci, żeby zrobić się z siebie jakąś pajęczycę. T-Mobile, pajęczyca. No nie wiem, czy to w Polsce się przyjmie, bo jest bardzo droga i szukają teraz ludzi, którzy by jeszcze więcej mogli zapłacić. No ile będziesz czekał na ten Orange? Do godziny. No, do godziny.